Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest pan Rafał Wiśniewski. Kłaniam się panu, panie Rafale. Dzień dobry. Pan Rafał jakiś czas temu napisał do mnie wiadomość, że został, cytuję, skrzywdzony przez wojsko, w domyśle przez Wojsko Polskie, no i poprosił, żeby móc tutaj wystąpić. Poczytałem na ten temat i stwierdziłem, że jest to zdecydowanie w interesie społecznym, w interesie nas wszystkich, żeby pan Rafał tutaj wystąpił, bo tutaj nie chodzi tylko o pana Rafała, któremu oczywiście bardzo współczuję, to jest oczywiście straszne, że to pana Rafała spotkało, no ale pan Rafał już skrzywdzony został. Chodzi teraz o to, żeby nie został skrzywdzony bardziej. Natomiast no, potencjalnie tak skrzywdzonych może być więcej ludzi, a to chcę powstrzymać, bo uważam, że polskie wojsko to powinno ewentualnie krzywdzić wrogów Polski i to gdyby doszło do konfliktu, gdybyśmy zostali przez kogoś najechani. A jak Wojsko Polskie krzywdzi polskich obywateli, to coś tu jest, kurde, nie tak. Panie Rafale, ponieważ większość widzów zapewne kompletnie nie zna tej historii, jakby mógł pan od samego początku powiedzieć, o co chodzi, kiedy, jak, dlaczego, w jaki sposób pan został skrzywdzony? Ja byłem w okresie wypowiedzenia, ponieważ chciałem wyjechać za granicę po prostu, bo poszły po prostu stopy wszystko w górę i chciałem po prostu zarobić parę złotych i spłacić kredyty i miałem wyjechać do Niemiec do pracy i wrócić z powrotem do wojska. I przyjechałem po prostu do pracy 25 stycznia 2023 roku i miałem się rozliczać, ponieważ końcem stycznia miałem odchodzić z armii. I po przyjściu rano do pracy dostałem informację, że mam się zgłosić do swojego bezpośredniego przełożonego, dowódcy drużyny, żeby udać się po prostu na park sprzętu technicznego do pomocy do przestawiania kontenerów. Oczywiście stawiłem się do niego, pojechaliśmy takim ciężarówką wojskową z dźwigiem HDS, hiabem na ten teren parku i przełożony mi powiedział, że będziemy przestawiać kontenery. Ja mówię do przełożonego, że nigdy nie pracowałem z takim urządzeniem, nie wykonywałem takich czynności, nie mam żadnych szkoleń BHP pod tym względem, kursów, czy ja jakieś liny czy coś dostanę do tego, żeby to bezpiecznie wykonywać, że nie mam też badań wysokościowych powyżej 1 metra, bo byłem na etacie kierowca autobusu. No i przełożony stwierdził, że to nie jest nic trudnego, szybko się z tym uporamy i po 4 godzinach, bo wtedy byłaby przerwa, pobiorę obiegówkę i pójdę się rozliczać. No i po prostu wytłumaczył mi, że mam brać drabinę, wchodzić na dach kontenera i podpiąć liny hakowe i nas do uchwytów kontenera. Następnie mam zejść po tej drabinie, on go będzie podnosił i mam ręcznie popychać kontener, żeby go umiejscowić na skrzyni ładunkowej pojazdu i wtedy on miał go przewieźć tam określoną odległość. I w tym momencie przy rozładunku tak samo to miało wyglądać. On miał podnosić ten kontener z skrzyni ładunkowej, opuszczać go w linii. Miałem też go ręcznie dopychać, żeby równo stały w linii. I każdy kontener był przeładowany w jakimś kierunku. Przeważnie były na bok, albo bardziej przód, tył. I w ten sposób przeładowaliśmy 4 kontenery, tak jak pamiętam. I przy załadunku 5. kontenera doszło do tej tragedii, tak? Przy opuszczaniu kontenera na skrzynię ładunkową, on osiadł krzywo. Przód po prostu od strony kierowcy na tej skrzyni był bardziej na lewo, a tył był bardziej po prostu w przeciwnym kierunku tak zeskosowany i był wysunięty za skrzynię ładunkową. No i zgłosiłem to operatorowi, mojemu przełożonemu. No i on mówi, że słuchaj, ja podniosę ten kontener, ty go wtedy pchnij w rogu, i on wtedy po prostu się wyprostuje, a kontener był bardzo przeładowany, jeżeli chodzi o przód, tam od strony drzwi, bo no, ładunek był nierównomiernie rozłożony, tak? Operatorowi no, nie przeszkadzało ewidentnie, że wszystkie kontenery były jakoś przeładowane. No i w tym momencie, jak on go podnosił, ja go popchnąłem tak, jak on mi kazał i w tym momencie kontener poszedł do tyłu, czyli tak jak ja stałem w prawo i moja ręka po prostu od razu została wciągnięta przez niego, tak? No bo jak go popchnąłem, kontener uciekł tak naprawdę spod tej ręki i wciągnął ją i zmiażdżyło ścianę grodziową. Warto tutaj wspomnieć, że operator nie korzystał z pilota do zdalnego sterowania, tak jak to nieraz jak
widzieliśmy jakąś budowę czy coś, to operatorzy tych dźwigów, co są na samochodach, chodzą z takimi pilotami dookoła i w ten sposób to robią. A tu niestety operator nie skorzystał z tego pilota do zdalnego sterowania, tylko stanął jedną nogą na podporze, inną nogą po prostu stał w innej części, ręką jedną się opierał o burtę, inną się przytulał raz do dźwigu i operował z dźwigni, z pulpitu stałego tak naprawdę, który tak naprawdę jest tylko pulpitem awaryjnym, jak się coś wydarzy, żeby złożyć dźwig czy coś, tak? Ponieważ nie ma tam żadnego miejsca, gdzie operator może bezpiecznie stać i przede wszystkim w stabilnej pozycji być i operować. I po wypadku tak naprawdę się okazało, tak jeszcze mówiąc odnośnie operatora, że pilot był niesprawny. Się dowiedziałem. I operator mimo tego podjął pracę. I w momencie, jak doszło do tego mojego wciągnięcia dłoni przez ten kontener i zmiażdżenia jej, powiem wprost, no, złapałem się za rękę, bo ją wyrwałem, bo odbiła od kontener. Jak uderzył mi o rękę, to on się odbił, tak, oczywiście, no bo to jest fizyka, w próżni pracowaliśmy. I ja po prostu złapałem się za rękę, ułożyłem się w pozycję bezpieczną, krzycząc, że zmiażdżyło mi dłoń, wezwij medyków. Ułożyłem się w pozycję właśnie bezpieczną, tak jak już wspominałem, i no, zacząłem dleć z bólu, potłukł mi się przy tym telefon, okulary mi spadły też z twarzy. Cały czas po prostu już nie kontaktowałem, przybiegli żołnierze tam inni, bo zawołał ich od służby dyżurnej. I no, wydarzyła się przykra sytuacja, bo miał już świadomość tego, co się wydarzyło. I do świeżo przebiegniętych żołnierzy zaczął krzyczeć, widzieliście, jak celowo wsadził tam dłoń, widziałeś to, jak łapę tam wsadził? No i ja krzyknąłem po imieniu do niego, że nie zrobiłem tego celowo, tylko kontener po prostu się rozbujał i mi ją wciągnął, tak? I leżałem tam, jeden z żołnierzy mi trochę polał wody z butelki na usta po prostu, żebym coś tam się napił. No i zostałem, no, przeniesiony tak naprawdę, wzięli mnie, podnieśli z tej ziemi, z tego asfaltu i przenieśli tam do służby dyżurnej. Tam na czyimś ramieniu mdlałem, w międzyczasie dojechała karetka wojskowa. Medycy założyli mi wenflon w dłoń, podali mi leki przeciwbólowe, zaopatrzyli i przewieźli mnie na SOR do szpitala. Nie zawieziono mnie do placówki żadnej wojskowej, tylko na cywilny SOR. Tam zostałem poddany diagnostyce, ortopedzi mi sprawdzili dłoń, miałem rentgeny zrobione, no i wstępna diagnoza to było złamanie piątej i czwartej kości śródręcza lewego z przemieszczeniem, trzeciej bez przemieszczenia. I miałem założone dwa szwy na dłoni. W międzyczasie po prostu jeszcze ortopedzi mi nastawiali te kości, miałem podane też znieczulenie w tą dłoń, naciskali mi je, próbowali jakoś ustawić w osi. No i na koniec założyli mi taką szynę gipsową, longetę, czy jakoś tak to się longetę nazywa. Longetę to się nazywa, no. Tak, dokładnie. I dostałem po prostu informację, że jeżeli chcę się operować w tym szpitalu, to muszę pierw się udać do poradni ortopedycznej. Tam ortopeda mi po prostu wyznaczy termin na operację. No ja powiedziałem, że nie, że ja proszę o skierowanie do szpitala po prostu i do swojej rodzinnej miejscowości, tak? Chcę się udać po prostu, bo no, tam po drugie też miałbym rodzinę, tak? Która by mi pomogła po tym Oczywista wszystkim. Oczywista sprawa, tak? Jak pan ma leżeć w szpitalu, lepiej mieć rodzinę blisko. Tym bardziej, że jedna ręka tylko jest sprawna, tak? No i zostałem wypisany, dostałem też tramadol przeciwbólowo. To jest lek opiatowy, bardzo silny. No i tak naprawdę w trakcie pobytu w szpitalu dostałem parę telefonów, czy dobrze się czuję. Pytali się, czy to prawda, bo słuchy chodziły różne po jednostce, że podobno celowo zmiażdżył mi nawet tą dłoń, że pilot był niesprawny i tak dalej. No i potem rozmawiałem z dowódcą też jednostki wojskowej, bo prosił, żeby mi przekazać, że jak wyjdę ze szpitala, żebym dał znać, co tam ze mną wyszło. No i mu powiedziałem po prostu, że jestem kwalifikowany do operacji i będę miał po prostu druty zakładane, czyli będą mi wiertarką przewiercać stawy i będą druty wbijać mi do dłoni i będą na tym ustawiać te kości, żeby one w linii były i się zrosły. I powiedziałem, że będę to w rodzinnej miejscowości robił i on mi powiedział, że bym napisał wniosek po prostu o przywrócenie do służby wojskowej, no bo byłem na okresie wypowiedzenia, żebym jednak dostawał dalej to uposażenie, wszystko i tak dalej i miał jakieś pieniądze na życie, na opłaty i tak dalej, tak? No i przewieziony zostałem na terenie jednostki,
Tam napisałem ten wniosek i następnie po prostu zostałem odwieziony przez służbę dyżurną do internatu, w którym wtedy mieszkałem, i następnego dnia zostałem odebrany przez tatę. I sytuacja wygląda w ten sposób, że całą noc nie mogłem spać. No wiadomo, tak, szok, ból, wszystko. Do tego już też leki przeciwbólowe, te opiatowe. Szczypałem się po prostu prawą ręką po lewej ręce, tam gdzie nie miałem tej longety, po nogach, i prosiłem, żeby to był tak naprawdę sen. I w dniu 26 stycznia wróciłem do siebie, do miejscowości rodzinnej, i w dniu 30 stycznia, to był poniedziałek, miałem wyznaczony już termin na stawienie się do szpitala na operację, w trakcie której właśnie przewiercono mi stawy i ustawiono te odłamki kostne, i wykonano to drutami Kirschnera. I 31 zostałem wypisany do domu. To jest tak naprawdę początkowy opis całej historii tego wypadku. Wie pan co? To jest bardzo dobre, żebyśmy właśnie teraz zrobili pauzę. Ja będę kilka rzeczy dopytywał. Nie ukrywam, że na samym końcu będę chciał spytać, jak się armia zachowała, czy ona się w ogóle cokolwiek poczuwa. Coś tam przeczuwam, że nie, i dlatego między innymi to nagrywamy. Ale chciałbym najpierw spytać, jaki w tej chwili jest pana stan zdrowia? Jak pan się czuje? Aktualnie mój stan zdrowia jest taki, że mam trwałe skrócenie kości piątej śródręcza lewego. W zeszłym roku przeszedłem 3 operacje na Narodowy Fundusz Zdrowia. W styczniu, w kwietniu, w piątej kości śródręcza, zamiast wzrostu kostnego wytworzył mi się tak zwany staw rzekomy i był usuwany operacyjnie i założono mi zespolenie blachą tytanową i śrubami. Następnie cały czas odczuwałem bóle bardzo silne tej dłoni. I w październiku zostałem poddany trzeciej operacji w Otwocku, gdzie zostało usunięte zespolenie, została też stwierdzona metaloza. Miałem niebieskie ścięgna, mięśnie kości tam okostną i musieli to ortopedzi czyścić, i zostało to usunięte. I tak, mam zblokowany staw małego palca w około 90%, serdecznego około 40-50%. I środkowy 5-10. Mam kość czwartej kości śródręcza w dłoni. Nie jest zarośnięta prosto, tylko jest wygięta w pałąk, przez co też mam zapadniętą kostkę. Mały palec, no tak jak wspominałem, jest kość śródręcza skrócona o prawie centymetr. Mam uszkodzenia gałązek nerwowych, niedowłady, zmienne czucie. Nieraz jak dotykam się po palcach, to tak, nie czuję faktury niczego, tak jak czuć normalnie linię, to ja nie czuję, czuję gładkie. Nieraz jak coś dotykam, to mam uczucie, że to nie moja ręka. Potrafię mieć uczucie, że normalnie jakby wrzątek mi się lał na dłoń. A tak naprawdę, no nie, nic, tak, mam ją po prostu normalnie, nic mi nawet nie trzymam. A czuję normalnie, że mi się pali wrzątek głubylany. Mam też problemy, bo jest podejrzenie cieśni nadgarstka teraz. Więc to będzie kolejna operacja prawdopodobnie. Będę teraz miał kontrolne kolejne EMG, żeby sprawdzić przewodzenie nerwów. W kierunku tego, jak bardzo postępuje. Mamy też artrozę i podejrzenie jest zespołu Sudecka. To się nazywa algrodystrofia albo adlodystrofia. Jakoś tak, to jest taka dziwna nazwa. I to właśnie polega też na tym, że mi dłoń sztywnieje, mam sztywnienia takie dłoni. Plamy mi się pojawiają. Te zmienne czucie też właśnie. O niedowładach wspominałem, nie mogę pięści zacisnąć. Tak jak zaciskam pięść, to mały palec odstaje. Jest ortopeda, doktor Wasylewski. To jest, no powiem wprost, światowej klasy, tak, już ortopeda. On ma poziom ekspercki, jeżeli chodzi o stawy. I on jest też ortopedą, jest ordynatorem oddziału ortopedii w Dubaju, w Abu Dhabi. I on leczy też szejków tak naprawdę, i to jest naprawdę potężny profesjonalista, i on powiedział, że jest szansa dla mojej dłoni. Trzeba byłoby wykonać operację przeszczepienia mi z biodra, prawie centymetra kości do dłoni, żeby ją wydłużyć i w tym momencie odblokować bardziej dłoń. Bo w tym momencie staw by wrócił na swoje miejsce, bo przez to, że jest skrócona, ona też zupełnie inaczej funkcjonuje. No ale tam operację można wykonać tylko prywatnie, ponieważ on nie operuje i Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce się tego podjąć. Lekarze, tak jak byłem u kilku. I no, koszt rehabilitacji, tak miesięcznie, to tak naprawdę, żebym miał tak, jak powinienem mieć tą fizjoterapię,
To jest 3000 zł, nie około, tak? Bo to trzeba liczyć 150 do 200 zł za godzinę, plus jeszcze do tego dochodzą w razie były jakieś inne zabiegi, tak? Typu na przykład kąpiel wirowa, żeby rozbijać te mięśnie po prostu i to wszystko też tak pobudzać. Pinowanie też tak zwane, to są też fizjoterapie różne, które mają też to pobudzić. No ale niestety, no nie ma, no to są duże kwoty, tak? I nie jestem w stanie tego pokryć. W grudniu ubiegłego roku złożyłem wniosek jako żołnierz o zapomogę na leczenie właśnie operacyjne i rehabilitację. W styczniu składałem tego roku wniosek do dowódcy jednostki o udzielenie informacji, na jakim etapie jest rozpatrywania mój wniosek. W maju odpisano mi dopiero na ten pismo ze stycznia, że przyznana mi została zapomoga zgodnie z kompetencjami dowódcy jednostki wojskowej i przyznano mi 1500 brutto. Czy jeszcze podatek Operacja. od tego trzeba zapłacić? Tak, zgadza się. I do tej pory mam płacone 80%. Mimo, że to był wypadek w pracy i powinno być to 100% wypadkowe. Na dzień dzisiejszy w lipcu prosiłem po raz kolejny szpital NLMED o wystawienie mi zaświadczenia, ponieważ chcę złożyć kolejny wniosek o zapomogę, ale niestety zostałem zblokowany, tak trochę przez jednostkę wojskową. Zaraz o tym opowiem. I na lipiec to jest już kwota ponad 19 tysięcy. O 3 tysiące około poszła operacja w górę. Tak jak tutaj to wspominałem. I tak jak pan mówił, czy wojsko się poczuwa do odpowiedzialności? W lipcu wysłałem pismo do jednostki wojskowej, czy jednostka wojskowa poczuwa się do odpowiedzialności. To zostało mi odpisane, że jednostka wojskowa nie jest w stanie stwierdzić, czy poczuwa się do odpowiedzialności. Ale wszystkie, naprawdę, tak, ja wiem, że Przepraszam, to że ja jest, się zaśmiałem. To nie z ale pana, to ja z się nie dziwię, jednostki. to jest niedowierzanie tak naprawdę. I jeżeli chodzi jeszcze o dłoń, to mam przykurcz, tak jak tu widać, tak? To jest moja wyprostowana dłoń. O Ona jest Boż. wyprostowana. A to jest moja pięść. O Boż. I to też widać, tak? Tu jak stawy wystają, tu jest... Masakra. Bardzo Mam panu tutaj współczuję. blizny i właśnie jeszcze jedna kwestia, jak trafiłem do Torunia na operację, to po pełnej diagnostyce okazało się, że to był uraz zmiażdżeniowy ze złamaniem otwartym pierwszego stopnia. Panie Rafale, ja przepraszam, że odejdę trochę od tematu. Wiem, że nie po to pan tutaj przyszedł, tylko po to, żeby sprawę nagłośnić, ale czy ma pan może zbiórkę na rehabilitację? Tak, jest założona zbiórka. I ta zbiórka ruszyła w dniu 15 sierpnia, ponieważ w dniu 15 sierpnia został opublikowany artykuł na stronie Mundurowi Dziękuję Rządowi oraz Salon 24 przez pana Roberta Smarzowskiego. I otrzymałem w tym momencie od niego też pomoc w tak naprawdę rozpoczęciu nagłaśniania tego i zbierania pieniędzy na leczenie, obsługę prawną właśnie. No bo to są duże koszta i żeby było weselej, że tak ironicznie to powiem, to największe wsparcie, jakie jedyne dostałem ze środowiska mundurowego, to było ze strony związków zawodowych, od związkowców Straży Granicznej, z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, a nie od wojska. Przykre. No wie pan, zróbmy tak. Czy ja mogę pana poprosić, żeby mi pan, bo my mamy kontakt, żeby mi pan wysłał link do tej zbiórki, abym ją umieścił w pierwszej linii opisu? Oczywiście, nie ma problemu. Ja swoich widzów zachęcam, żebyście Dziękuję bardzo. pomagali. Też się dorzucę. W waszym imieniu, Dziękuję. bo zarabiam na YouTubie, więc jak ja coś zapłacę, to tak jakbyście wy zapłacili. Dziękuję bardzo, to jest bardzo miłe tak Nie naprawdę. ma za co, proszę pana, proszę nie dziękować. Ja wie pan jest żołnierzem, pana praca polega na tym, żeby chronić moją dupę, więc moim psim obowiązkiem jest pomóc panu, gdy pan potrzebuje pomocy. Gdzie ta, jakby, jak pan mógł jeszcze powiedzieć, na jakim, bo wie pan, jak to jest z tym, link będzie w pierwszej linii opisu i państwo już macie ten link, to obiecuję. Natomiast jak pan jeszcze to powie, gdzie jest ta zbiórka, jak ona się nazywa? Jeśli pan pamięta z głowy, to bardziej ludziom utkwi w pamięci. Zbiórka jest na zrzutka.pl i tytuł tak samo artykułu, jak i zrzutki nazywa się Zdradzony przez armię. Okej. Okay.
Link jest w pierwszej linii opisu. Jeśli pan pozwoli, ja pozwolę sobie link do tego vloga wysłać do kilku kolegów wojskowych, którzy się również w mediach udzielają. No, ja uważam, że tą sprawę trzeba nagłośnić. Wypadek wypadkiem, a to, co się dzieje w bo wypadek chodzą po ludziach. Ja oczywiście strasznie panu współczuję, żeby nie było, że nie współczuję, ale wypadki się zdarzają, tak? Natomiast to wszystko, co jest dookoła, no to jest, kurde, podłość. To jest podłość. I zachowanie podłe w stosunku do człowieka, który miał wypadek, jest podwójnie podłe. I to jest po prostu obleśne. Dobra, wróćmy ja do... Ja myślę, że warto byłoby opowiedzieć w ogóle o tym, jak od początku moi przełożeni zachowywali się po moim wypadku, łącznie z dowódcą jednostki. I jak to wszystko się działo tak naprawdę i jak nawet na szczeblu dowództwa brygady moja prośba o pomoc do ministra obrony narodowej została zblokowana. Którego ministra obrony narodowej, jeśli mogę spytać? Ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O, czyli tego aktualnego? Tak, tak, bo wypadek był za czasów ministra Błaszczaka, a teraz obecnie... składałem w tym roku. Ja może od początku opowiem, jak wyglądało. Nie ma co, całe... za chwilkę pan odpowie, tylko ja dwa pytania, żeby to ludziom nie umknęło. Tak? Pan wykonywał pracę, do której pan nie miał uprawnień i poinformował pan przełożonego o tym, że nie ma pan uprawnień, że nie powinien pan wykonywać tej pracy, a on pana i tak zmusił. Dokładnie, wydał rozkaz. A zgodnie z regulaminem żołnierz ma prawo odmówić rozkazu, w wiadomych przypadkach, tak, kiedy wykonanie tego rozkazu na przykład skutkuje popełnieniem przestępstwa, tak? To jest bardzo ważne, bo w mojej prywatnej opinii laika, ja w wojsku nigdy nie byłem i jakoś się tam nie wybieram, zwłaszcza w kontekście tego, co pan mówi, ale w mojej prywatnej opinii laika, to w tym momencie przełożony jest winny temu, co się stało, bo wydał panu rozkaz, który doprowadził do tej sytuacji. I to nie był nieszczęśliwy wypadek, bo przez to, że pan nie miał tych uprawnień, to się mogło stać, to jest nie raz. Drugie, ten przełożony nie może się tłumaczyć, że nie wiedział, bo pan go poinformował. Wyrachowany i teraz z racji szacunku dla orzełka, który tamten człowiek może nosić, a nie dla tego człowieka, nie powiem kto. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Czy ja dobrze usłyszałem, że po tym wypadku, gdy wył pan z bólu, został pan publicznie oskarżony o to, że sam pan tam włożył rękę, czyli że pan chciał, żeby panu się to stało? O zgrozo, niestety tak. Mimo tego, że nawet mój przełożony miał świadomość, że nie mam nawet ubezpieczenia grupowego w jednostce wojskowej, więc ja nawet na odszkodowanie nie mogłem liczyć. Jedyne moje odszkodowanie, jakie dostanę, to będzie procentowy uszczerbek na zdrowiu. Ja nawet nie miałem wykupionej tej grupówki, jak to się mówi potocznie, ani prywatnego, tak, ubezpieczenia, no bo człowiek nie myślał zawczasu, tak, bo a po co mi to potrzebne, tak. Także nawet ja nie miałem żadnej intencji, a tym bardziej, że za 4 dni miałem odchodzić i wyjeżdżać do Niemiec, tak, do pracy, gdzie jednak dwie ręce byłyby mi potrzebne, tak. No zdecydowanie do pracy się przydają, nie? Wie pan, ja przepraszam, że tak zamilknąłem, ale poziom tej podłości przechodzi granicę. Wydaje mi się, bardzo mi przykro, że to pana spotkało. Naprawdę, bardzo, bardzo mi przykro. Tak jak pan wspominał o poziomie podłości, aha, to kolejnym punktem, który może przebić obecną skalę, o której powiedziałem, to jest to, że od tak naprawdę początku lutego do końca maja byłem nakłaniany do złożenia fałszywego oświadczenia odnośnie swojego wypadku. Zapraszam do rozwinięcia tematu. To jest właśnie to, o czym wspomniałem, że chciałbym powiedzieć o zachowaniu moich przełożonych po wypadku. Po operacji, początek lutego, to był, nie pamiętam kiedy, jakoś po 8, jak dobrze pamiętam, obudził mnie telefon od dowódcy drużyny, że byli u niego z komisji z wojskowego dozoru technicznego. No bo wiadomo, tak jak w cywilu są urzędy dozoru technicznego, inspekcje sanitarne, to wojsko ma swoje takie organy. No i takim urzędem dozoru technicznego jest Wojskowy Dozór Techniczny i oni po wypadku musieli przyjechać i sprawdzić m.in. stan techniczny Hiaba, tak, tego dźwigu. I mówił, że napisał w oświadczeniu, że kamizelki były, liny były, hełmy były, BHP całe było i jeżeli ja tak nie napiszę, to zabiorą mu uprawnienia.
Ja aż się przeraziłem, zdębiałem i ja mówię, ja ci tego nie podpiszę. I ja mówię, słuchaj, wiesz, że mój tata jest głównym specjalistą do spraw BHP. Masz tutaj telefon i on ci teraz wytłumaczy po prostu, jak się badała cały proces powypadkowy oraz jakie są następstwa po prostu czynnika ludzkiego i tak dalej, tak? No i mój tata przez ponad pół godziny mu tłumaczył, w jaki sposób się, jakimi metodami bada wypadek i tak dalej. No i to był praktycznie koniec kontaktu ze strony mojego bezpośredniego przełożonego. Później kontakt miałem Chwilę, chwilę, czy ja z dobrze tego. zrozumiałem? On pana oszukał, że jeżeli pan powie to i to, to będzie dla pana lepiej, bo liczył, że dzięki temu będzie miał, przepraszam, w cywilu się mówi dupochron. Dobrze zrozumiałem? To znaczy, jeżeli ja bym takie oświadczenie napisał, no to w tym momencie postawione jest pytanie. Tyczki do naprowadzania mają przykładowo metr, 2 metry, tak? Lina to nawet może być pas transportowy, tak? On może mieć nawet metr, 2, 3, tak? No to jeżeli były liny, przykładowo 3-metrowe, 2-metrowe, co tam zrobiła ręka? No więc właśnie, że po to chcieli, żeby potem w razie czego móc powiedzieć, że to się nie mogło tak zdarzyć i tak dalej, nie? No tak, zgadza się. No tak jak to na mundurowi dziękuję rządowi, właśnie bardzo ładnie to ten major opisał, że no niestety, ale szarek na samym końcu powinien oberwać za wszystko, tak? A góra, żeby była cała, tak? Jak to No i w zwykle tym w woju, nie? momencie, jeszcze raz? Jak to zwykle w woju, nie? Tak. No i sytuacja wygląda tak, że miałem przez do maja telefony, jak napisać mam to oświadczenie, tak miałem przez tego dowódcę plutonu bardzo delikatnie sugerowane, czasem bardziej dosadnie, czasem i tłumaczenie, że to nie jest postępowanie takie powypadkowe, że to jest oddzielne, że to nie ma na nic wpływu, to jest tylko o utrzymanie uprawnień dowódcy drużyny i tak dalej. Ja mówię, że ja nie napiszę tego, bo to jest niezgodne z prawdą, w związku z czym będę miał też cofnięte poświadczenie Bezpieczeństwa Narodowego, co równa się tak naprawdę rozejściem się ze służbą. I tłumaczyłem to cały czas, że ja tego nie napiszę, bo później przejdzie postępowanie powypadkowe. Ja powiem, jak było naprawdę. W tym momencie komisja weźmie dokumentację z wojskowego wzoru technicznego i będzie, o co tutaj chodzi. Tu jest jedno, tu jest drugie. Ja powiedziałem, że nie, nie napiszę w ten sposób. I było mi cały czas tłumaczone do maja tak naprawdę, bo w czerwcu wysłałem oświadczenie do dozoru technicznego. I w lipcu nagle po 4 miesiącach chyba, ostatni raz chyba w lutym, czy na początku może marca, to już tak granicznie mówię, jak pamiętam, o zeszłym roku mówimy cały czas, rozmawiał mój dowódca drużyny, zadzwonił się mnie spytać dopiero w lipcu i nagle, tak nagle, cześć Rafał, jak tam łapa, jak się czujesz? Ja cały zdziwiony, ja mówię, słuchaj, dzwonisz do mnie, przez wiele miesięcy się nie interesujesz, a teraz dzwonisz nagle, pytasz się o rękę, ja mówię, powiedz wprost, po co dzwonisz, o co chodzi? No bo słuchaj, wzywają mnie do dozoru technicznego, tam muszę jeszcze złożyć jakieś tam zeznania, czy tam wyjaśnienia i tam na jakąś rozmowę i słuchaj, czy masz te swoje oświadczenie, co tam pisałeś? Ja mówię, a o co chodzi? On mówi, no czy mógłbyś mi je przesłać, żebym wiedział tam o co chodzi i mógł się jakoś tam przygotować. Ja mówię, wiesz co, nie mam go pod ręką, musiałbym go poszukać gdzieś. Ale napisałem tak z grubsza, że, no, wiesz, że kontenerem bujnęło, łapę mi wciągnęło i zmiażdżyło, nie? Aha, dobra, okej, okay, nie? No i się Czy potem chciał w się sierpniu. dowiedzieć, co ty zezna... Przepraszam, co pan zeznał, zanim sam złożył zeznania? Tak, o zgrozę, tak. To znaczy, on już w lutym wtedy napisał swoją wersję, nie? No i po mojej wersji dozór technicznego wezwał. No i koniec końców, z tego, co mi się udało ustalić, dowiedzieć, zostały odebrane mu uprawnienia. Ze względu na dopuszczenie do pola pracy żurawia osoby bez przeszkolenia. No i teraz kwestia też warto wspomnieć komisji powypadkowej. Komisja powypadkowa została powołana na początku lutego, jak dobrze pamiętam wyciągi z rozkazu, albo Którego koniec roku? stycznia ubiegłego. I teraz do sierpnia komisja nie zrobiła nic. W sierpniu została, naprawdę, to aż się w to wierzyć nie Nie, ale chcę. panu wierzę. Tu ja reaguję na to, co oni Ale robią, nie to, ja co wiem, wy. ale w to się aż wierzyć nie chcę, tym bardziej, że przepisy mówią, na przykład 14 dni na protokół, tak? Jest, a w uzasadnionych przypadkach można wydłużyć ten czas, tak? Ale trzeba podać naprawdę faktyczne przesłanki, tak?
W sierpniu została powołana druga komisja. Na początku sierpnia dzwoni do mnie BHP-owiec, żebym wysłał mu całą dokumentację medyczną. Ja mówię, że okej, nie ma problemu, poproszę list. Żeby listem mi wysłał, jakie dokumenty mam mu wysłać. Żeby podkładka była, że to oficjalnie. Dokładnie, a nie, że oni będą się wtedy mogli tłumaczyć, że cały czas dokumentację zbierali i tyle. I on mówi, no ja nie wiem, jakie pan ma dokumenty. Ja mówię, no to wystarczy, że prosi pan o przesłanie dokumentów medycznych i innych związanych z wypadkiem, nie? No i on zaś tam, że no to nie, dobra, coś tam, dobra, pomyślę. I tutaj wtedy już mój w tamtym czasie prawnik tam napisał też pismo na jednostkę, na jakim etapie jest postępowanie powypadkowe, czy jest wszczęte. I ja powiedziałem też, żeby nie był pomijany z niczym. I on się mnie spytał, czy mam możliwość przyjechać do jednostki celem wysłuchania mnie. Ja powiedziałem, że niestety nie mam, bo ja jestem na lekach przeciwbólowych na tramadolu. On w ulotce jest, że no nie powinno się po nim prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn mechanicznych, ponieważ wpływa na zdolność, tak? I tak naprawdę na całą motorykę. No to są opiaty, tak? Powiedzmy sobie wprost, tak? Wiadomo, z czym to się wiąże, tak? Człowiek może być oszołomiony i tak dalej, tak? To jest taki lekiem opiatowym też jest morfina. No tylko i powiedział, że dobra, jest chyba słabsze, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze raz? Morfina jest chyba słabsze, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy morfina. Ale to nieważne, to szczegół techniczny, przepraszam. Nie? No i on powiedział, dobra, to ja przekażę dowódcy jednostki wszystko i będę się z panem kontaktował. Na, w połowie sierpnia, czy tam pod koniec, wysłuchano mojego dowódcę drużyny dopiero po wypadku. We wrześniu nie zrobiono nic. W październiku przyjechała komisja powypadkowa mnie wysłuchać w kancelarii mojego ówczesnego prawnika. I tam po prostu, no... Przyjechała komisja, przewodniczący komisji doznał szoku, jak zacząłem opowiadać i stwierdził, że teraz wiemy, jak to wyglądało naprawdę. Komisja miała bardzo duży problem, BHP-owiec, żeby wpisać, że nie miałem badań, nie miałem LIN, że zgłaszałem to po raz pierwszy, że taką czynność wykonuję. Miał bardzo duże opory to wpisać i po sporządzeniu moich wyjaśnień do protokołu w listopadzie nie działo się nic. W grudniu nie działo się nic i w styczniu, na początku stycznia, chyba 6 czy 8, został podpisany protokół powypadkowy przez dowódcę jednostki. Przez prawie rok robili taki protokół powypadkowy. I teraz kolejna rzecz jest taka, że w wyjaśnieniach mojego bezpośredniego przełożonego tak naprawdę nie ma nic. Nie ma na czyje polecenie, kto mu kazał, co, jak to wyglądało, czy miałem badania, jakie były środki BHP wydane, wszystko. Nie było nic. I zeznania były, no, te wyjaśnienia były, no, tak po prostu, no, skrupulatnie wszystko. No, też się w to wierzyć, jak tak to się czyta, że tak ktoś może pamiętać wszystko, nie? Nic, komisja powypadkowa, tak jak ja złożyłem też wyjaśnienia, nie pochyliła się nad względem tego, że nie miałem badań, narzędzi do pracy, niczego. Tak samo nie przeprowadziła stanu technicznego, oględzin, LIN, niczego, miejsca zdarzenia. A warto wspomnieć, że po moim wypadku miejsce wypadku nie zostało zabezpieczone. Ja zostałem zabrany karetką, kontener został odstawiony na miejsca, a samochód pojechał na parking. Czyli wszystkie ślady dla ewentualnych śledczych zostały zatarte. Dokładnie, całość została zatarta. Nie ma możliwości nawet odtworzyć w pełni tego zdarzenia. Ponieważ po okresie półtora roku ja nie jestem w stanie powiedzieć, w którym miejscu ten dźwig stał, kontenery po prostu w jakim był stanie i tak dalej, tak? Nie jest pochylone, dlaczego operator w protokole korzystał z pulpitu stałego, a nie z tego pilota zdalnie sterowanego. Jest tylko informacja, że HIAP po prostu w dniu badania przez Wojskowy Dozór Techniczny był sprawnym. Ale co się działo z nim od dnia wypadku do badania przez dozór techniczny? Nie ma też. Mogli go naprawić, mówiąc krótko. Na przykład. I przyczyną wypadku według komisji było nagłe zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem i nieprzestrzeganie zasad BHP. Kto nie przestrzegał zasad BHP, kto i jakim został zaskoczony i co to jest niespodziewane zdarzenie, nie ma nic. Komisja powypadkowa stwierdziła, że tak długo był protokół robiony ze względu, że ja jestem na zwolnieniu lekarskim, że inspektor BHP jest zatrudniony, uwaga, w jednostce, gdzie aktualnie jest, tego co mi wiadomo, ponad 300 osób na 1/4 etatu. O ja pierdzielę. Jest BHP-owiec, tak, naprawdę. Zmianami kadrowymi i tak dalej, tak. No i co ciekawe, jednostka stwierdziła, że przerwy w zwolnieniu lekarskim nawet miałem. A miał pan? Gdzie... Nie miałem. To dlaczego oni kłamią?
No, to jest kolejne dobre pytanie. No, jak to wiadomo, w wojsku jest opiniowanie coroczne od sierpnia do października. No, ja nie powinienem być opiniowanym, ponieważ przebywałem więcej niż 6 dni, ponieważ wytyczne do opiniowania mówią, że opiniowaniem służbowym obejmuje się żołnierzy, którzy nie zaprzestali pełnienia obowiązków służbowych przez okres co najmniej 6 miesięcy. Ja w okresie opiniowania miałem ponad 7 miesięcy zwolnienia lekarskiego. No i teraz, żeby było weselej, Niech w opinii służb. zgadnę, ma pan opinię negatywną przez przełożonych. Trójkę dostałem, ale to jest bardzo ciekawa historia z tą opinią, co później oczywiście się potwierdziło, bo mam to na piśmie od dowódcy jednostki wojskowej, nawet tą informację. Zresztą 276 dni na zwolnieniu lekarskim byłem, gdzie to był wypadek podczas służby, więc to nie powinien być liczony do opinii, w tej kolumnie powinno być zero, bo powinienem dostawać 100%, no i ale nie dostaję, nawet do dnia dzisiejszego nie mam 100%, mam dalej 80. I Masakra. żeby było śmieszniej, jest taka kategoria jak dyspozycyjność. Mając 276 dni, dostałem 10 na 12 punktów za dyspozycyjność. To jest Ja się nienormalne. zastanawiam, czy to jest za to, że odbierałem listy i telefony z jednostki. Czy za to jest ta dyspozycyjność? Za sprawność fizyczną dostałem 0 punktów. No tak, no bo jak miałem podejść do WF-u, jeżeli byłem na E4 od stycznia, nie? Następnie w dbałości o sprzęt i mienie, no zostało specjalnie wystawiona najniższa tam ilość punktów, to są bodajże 2 albo 3. Kolejny punkt to tam rozwój, to jak dobrze pamiętam też, to tam miałem 2 albo 3 punkty najniższe. No i opinię do ogólnej dostałem trójkę. No opinia powiem wprost i teraz zgodnie z ustawą żołnierza, jedną z fakultatywnych przesłanek do zwolnienia żołnierza jest ocena dostateczna z opinii. I kolejna rzecz, ustawa mówi, że dowódca jednostki może uchylić każdą opinię z urzędu, jeżeli ona są oczywiste błędy i omyłki w niej i było brak podstaw do jej wystawienia. W mojej opinii nie było na przykład wypełnionego jeszcze dodatkowo miejsca, gdzie jest dodatkowe punkty, opisowa opinia po prostu, tak, oceny uzasadnienie i wyznaczenie dalszego kierunku. To są oczywiste błędy i pomyłki, brak podstawy prawnej do opiniowania. Co nie przeszkadzało moim przełożonym, tak, wystawili dokument bez podstawy prawnej. I oczywiście złożyłem odwołanie od tej opinii do dowódcy plutonu, no ale dowódca plutonu, jak to później w rozmowie bodajże w lutym albo marcu tego roku, mi powiedział, że on nie będzie wchodził w kompetencje dowódcy drużyny, dlatego utrzymał tę opinię w mocy. Raczej nie taka rola jest drugiej instancji. No raczej z definicji ma wchodzić w kompetencje, bo ma zweryfikować, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Dokładnie. Zgadza się. Tym bardziej, że okres opiniowania, jaki mnie łapał, to tak naprawdę spędziłem głównie na dyżurnych zmianach bojowych. I tak naprawdę dopiero w grudniu mnie nie było, bo odbierałem nadgodziny, tak, przed odejściem z wojska, tak, o czym wspominałem. I złożyłem w grudniu wniosek o uchylenie opinii do dowódcy jednostki wojskowej z urzędu, właśnie ze względu na brak podstaw prawnych i dowódca jednostki stwierdził zupełnie nie na temat, po raz kolejny, że moja droga odwołania od opinii służbowej została wyczerpana, ponieważ złożyłem wniosek o podwyższenie opinii do czwórki, do wyższego przełożonego zamiast jej uchylenia. No tylko po prostu, że ja wniosłem do dowódcy jednostki uchylenie opinii z urzędu, tak, bo on ma takie prawo, a nie, że odwołuje się od niej. W styczniu zostały złożone zastrzeżenia do protokołu powypadkowego na 10 stron do Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i następnie w późniejszym czasie kontaktowałem się z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, przepraszam, odnośnie tego, czy mój wypadek jest uznany w myśl przepisów wojskowych, czyli w myśl artykułu 508 ustawy o obronie ojczyzny. I się okazało, że 16 lutego szef CWCR-u uznał mój wypadek za wypadek w służbie w myśl tego artykułu, więc to był już graniczny moment, kiedy powinienem mieć już wyrównane do 100%. W kwietniu tego roku dowódca jednostki wojskowej twierdzi, że dalej nie mam podstaw prawnych, bo szef CWCR nie uznał mojego wypadku za wypadek w myśl 508 artykułu. Ja następnie na to pismo skontaktowałem się ponownie z CWCR o ustalenie, kiedy to pismo zostało doręczone do jednostki wojskowej. Okazało się, że to był 26 czy 8 lutego. Dostałem nawet link do śledzenia, bo było wysłane to Pocztą Polską.
Dowódca w trakcie rozmowy telefonicznej w maju stwierdził, że na koniec kwietnia dopiero dostał to pismo i się z nim zapoznał. W kwietniu złożyłem skargę do dowódcy brygady, do przełożonego mojego dowódcy jednostki wojskowej, na całą procedurę powypadkową, że nie mam wsparcia ze strony z jednostki. Moi przełożeni też odmówili wniesienia wniosku do ministra obrony narodowej o uruchomienie tak zwanego funduszu celowego. Czyli żeby minister uruchomił jakiś tam fundusz, żeby były tylko pieniądze dla mnie na leczenie z tego funduszu. Bo minister obrony narodowej ma taką możliwość i to na wniosek przełożonych się robi. Odmówili to. Bo nie. Oni się na panu mszczą za to, że nie chciał pan podpisać tych nieprawdziwych informacji, żeby oni nie mieli problemów za ten wypadek? Myślę, że to może być zemsta za to wszystko. I w marcu zostało złożone zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 kodeksu karnego. To jest przekroczenie lub niedopełnienie obowiązków lub uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. W związku z wyznaczeniem mnie do wykonywania tej pracy bez badań, środków BHP i tak dalej. Taka za środki BHP, wydanie ich odpowiada dowódca jednostki, tak? Za przepisy BHP. Ja nie miałem niczego wydanego, szkoleń, badań. I później zostałem wysłuchany w charakterze świadka, jako pokrzywdzony. Następnie zostało wszczęte śledztwo w sprawie. W międzyczasie zostało złożone kolejne zawiadomienie w związku z przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentacji. Ponieważ chodzi m.in. o opinię, o zaprzeczanie dowódcy jednostki cały czas odnośnie wyrównania mi 100%. W każdym piśmie twierdzi dowódca coś innego. W kwietniu twierdził, że tego pisma nie dostał. W maju twierdził właśnie, że dostał. Później w lipcu odpisał, że komisję lekarską, którą wyznaczono mi na czerwiec tego roku, która miała sprawdzić zasadność orzekania o zwolnieniu lekarskim i jego wykorzystanie, miała stwierdzić, czy wypadek był podczas służby. Także zadanie tej komisji było zupełnie coś innego. I w ten sposób cały czas się sytuacja ciągnie. Aktualnie w lipcu była konfrontacja moja z dowódcą drużyny na żandarmerii wojskowej odnośnie naszych zeznań i to tak naprawdę konfrontacja zbytnio dużo też nie rozjaśniła. W dniu wczorajszym byłem po raz kolejny składać zeznania w żandarmerii wojskowej, ponieważ chodzi o procedurę powypadkową, ponieważ dołączyłem też opinię do akt sprawy na 10 stron odnośnie protokołu powypadkowego i całego postępowania, gdzie zostały umieszczone slajdy z, uwaga, kolejny hit, prezentacji, którą oficjalnie w internecie można znaleźć, która została udostępniona przez, jak dobrze pamiętam, Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, gdzie są slajdy, że żołnierze bez środków BHP popychają kontenery, trzymając jeszcze za te haki, gdzie wchodzą bolce regulujące. Ja pierdolę. Podpory nie są rozmieszczone dokładnie na podłożu, całe nie są rozwinięte. No i to uprawdopodobnia właśnie to, że no w ten sposób mogą być szkoleni też operatorzy, tak? Mówiąc krótko, no że i to, co pana spotkało, to nie jest wynik jakiegoś błędu, tylko to jest wynik powszechnej praktyki niedozwolonej stosowanej w jednostce. Tak też może być po prostu, tak? Masakra. Wie pan co? Bo powoli zaczynamy, żeby nie... Chcę się trochę przed panem wytłumaczyć. Bo staram się, żeby było dla pana jak najlepiej w tym momencie. A dla pana jest jak najlepiej, żeby ten materiał obejrzało jak najwięcej osób. Powoli wchodzimy w ten fragment, w którym ludzie będą przeładowani informacjami, więc chciałbym iść powoli do brzegu. Dobrze. A jeśli, nie daj Boże, po tym materiale to się nie rozdmucha, nie łykną tego media głównego nurtu i nie dostanie pan pomocy, na którą pan zasługuje, łącznie z pociągnięciem do odpowiedzialności winnych, to nagramy jeszcze drugi materiał, gdzie pan będzie kontynuował, ok? Dobrze. Dzięki. To teraz tak. Co w tym momencie można zrobić, żeby panu pomóc? Jak pan uważa? To znaczy największym dla mnie tak naprawdę aktualnie wsparciem to jest nagłośnienie tej sprawy oraz zrzutki i zebrania funduszy tak naprawdę na leczenie i obsługę prawną. To obie rzeczy ma pan właśnie się dzieją. Prośba, wysyłajcie link do tego materiału, gdzie się da. Zwłaszcza do polityków, do Kosiniaka-Kamysza, do PSL-u.
i do, jak ja to mówię, tych wszystkich wojskowych celebrytów. Przecież mamy ich od cholery, tak? Tak. Do niektórych ja wyślę, ale wy też wysyłajcie. Wy też wysyłajcie, niech też to po nagłośnią. Jest 20-30 takich, wyroiło ich się po lutym 2022 roku od cholery. Tak chętnie pomagają, tak chętnie stoją murem za polskim mundurem, taki hashtag. No to niech to robią, kurde, objawowo, a nie bezobjawowo. Niech zrobią imbę. Oni przecież mają bezpośredni kontakt do samej góry politycznej w Ministerstwie Obrony Narodowej. Widać, że są zaziobaleni. Niech raz coś zrobią dobrego dla kolegi. To prośba do was, pomagajcie. Przypominam, w pierwszej linii opisu jest link do zbiórki. Pan Aleksander Siergiej właśnie z tego stowarzyszenia Bronimy Munduru zainteresował się moją sprawą i się ze mną skontaktował kilka dni temu. Bardzo dobrze, i też bardzo jest zainteresowany też nagłośnieniem i wsparciem mnie właśnie. Tak, tak, ja broń Boże nie do tego pada piłem, tylko piłem, tak, wie pan, do tych polityków, co to tak, wie pan, tak. Się lansują na internecie, że oni wspierają, bronią mundur, nie? Przyjdą tam na granicę się polansować, a tutaj pan mówi, jakie pan wsparcie dostaje. Zerowe. Tak się zastanawiam, weźcie, wysyłajcie link, drodzy państwo, do tego materiału do PSL-u. W PSL-u jest kilku ciekawych ludzi. Może podadzą do swojego kolegi partyjnego, ministra obrony narodowej. On jest lekarzem, więc na wypadkach powinien się znać. No na wojsku chyba się nie zna, bo w życiu w wojsku nie był. To nas łączy. Nie mamy pojęcia o wojskowości, w życiu w wojsku nie byliśmy. No z tą różnicą, że on jest ministrem obrony narodowej, a ja nie. Natomiast no, on jest lekarzem, więc może na przykład, mimo tego, że jest ministrem obrony narodowej, to na przykład pomoże panu znaleźć dobrą terapię w Polsce. Może pan nie będzie musiał jechać do Dubaju. Może się nagle okaże, że jak pan minister zadzwoni do kolegów, to nagle się okaże, że w Polsce też można to wyleczyć. Albo może się okaże, że NFZ jednak panu zapłaci za operację w Dubaju. Może, zobaczmy, może się to uda. No i drodzy państwo, jak ludzie mają chcieć iść do wojska, jak się tak dzieje? Wypadek, rzecz ludzka, chodzi po ludziach. Ten, z tego co słyszałem, nie powinien się zdarzyć, bo jest wynikiem zaniedbania, mówię bardzo łagodnie, zaniedbania przełożonych. Do tego nie powinno dojść. No ale już się zdarzy. No ale to odróżnia człowieka honorowego od łachudry, że człowiek honorowy stara się zachować honorowo, a w tym wypadku honor, nie tylko żołnierza, ale po prostu zwykły ludzki honor, nakazuje pomoc. Pomoc ofierze, bądźmy łagodni, w wypadku, a nie prześladowanie. Ja to tak odbieram, to co pan mówi, że pan jest prześladowany. Że... Znaczy, tak? Jako argument tego, co pan mówi, to chciałbym przedstawić najnowszą sytuację z lipca. Mhm. Na podstawie opinii, bez podstawy prawnej, dowódca jednostki wszczął postępowanie administracyjne o zwolnienie mnie ze służby. Proszę mówić? Tak. W lipcu, na koniec lipca tego roku, odebrałem pismo z jednostki, z brygady, pod którą podlega mój dywizjon, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek dowódcy jednostki wojskowej o zwolnienie mnie ze służby. I w uzasadnieniu jest wniosku, że otrzymałem opinię dostateczną z opinii właśnie w okresie przebywania w zwolnieniu lekarskim oraz nie robię niczego, żeby polepszyć swój stan zdrowia. Jak to pan nic nie robi? Przecież pan biega po lekarzach, chce się pan leczyć, tylko nie ma pan pieniędzy. Ponieważ NFZ przez pierwsze 7 miesięcy nie chciał mi też wystawić skierowania lekarz-ortopeda na rehabilitację od początku, bo uważał, że nie potrzeba. Jednostka wojskowa bazuje na tym, że... bo ja nie chciałem. Ale nie rozumiem tego, że żeby gdzieś iść, to trzeba dostać skierowanie. Tak działa NFZ. I dlatego ja składałem wniosek o prywatną rehabilitację, pokrycie, bo na NFZ to mam 10 dni, co miesiąc półtora, tak? Prywatnie mam godzinę, na NFZ mam 20 parę minut.
I żeby było weselej, poprosiłem o pomoc. Właśnie wtedy wsparły mnie te związki Straży Granicznej, tak jak wspominałem z początku. I dali mi pomoc ze strony kancelarii adwokackiej pana Łukasza Reszkę. I oni zajęli się tym właśnie postępowaniem. Mnie wtedy też przy zapoznaniu z aktami reprezentował właśnie też mecenas od tych państwa. Bardzo profesjonalne podejście. I z początku pan Chorąży, który mnie miał wtedy wysłuchać też i dać zapoznać z aktami, zaczął się bardzo denerwować, że przyjechałem z pełnomocnikiem, aż rzucał się wręcz przez telefon na biurze przepustek, jak ja śmiałem z adwokatem przyjechać. No to No ale koniec już. końców się zgodził. No i zapoznałem się z tymi dokumentami, gdzie dowódca jednostki nawet podważa komisję lekarską, tak, wojskową, która orzekła, że prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie. I to jest orzeczenie z czerwca tego roku. I że robię wszystko, ile mogę, i mam dużo zaleceń, i wykorzystuję, i robię to wszystko. I zacząłem przeglądać swoją teczkę akt personalnych. Znalazłem podrobiony dokument z moim podpisem. Zgłosił pan to na prokuraturę? Tak, w dniu wczorajszym było to pokazane Chorążemu, ponieważ wniosek, który ja składałem o przywrócenie mnie do służby wojskowej, o którym wspominałem z początku, zniknął. W jego miejsce został napisany piękny wniosek, że zaakceptowałem argumenty przełożonych i po prostu ich całe po prostu podejście, tak, że oni mnie przekonali do pozostania w służbie i podpisano się za mnie. Ładny eufemizm na podrobienie podpisu, czyli twarde przestępstwo przeciwko dokumentowi. Tak. I kolejna rzecz. Pan Chorąży mnie wysłuchał w trakcie zapoznania z aktami. Spytał się o stan zdrowia i czy planuję wrócić do służby. W momencie, jak odpowiadałem mu na swój stan zdrowia, pokazałem rękę i odpowiadałem, że chcę wrócić, ale jednostka wojskowa nie chce mi dać pieniędzy. A żeby było śmiesznie, podczas wysłuchania mnie przez komisję powypadkową, przewodniczący tej komisji, szef sztabu, powiedział, że pieniądze są i będą na leczenie dla mnie. Następnie ten sam major był już z przewodniczącym Komisji Socjalnej do spraw zapomóg i przyznał mi 1500 zł brutto. Nagle zdanie zmienił. Wie pan I co? zaczął się ten Chorąży denerwować, bo zacząłem właśnie opowiadać o takich rzeczach, zaczął mi przerywać. Ja chciałem dalej kontynuować, nie pozwolił mi i poprosiłem o protokół z czynności, no bo jak postępowania administracyjne, to czynności muszą być na protokole, tak? I co? Chorąży I zaczął się nie bardzo. chciał dać protokołu? On nawet go nie robił. Wysłuchał wszystko, że tak kolokwialnie powiem, na gębę. No i powiedział, że dobrze, to protokół zrobi w bliżej nieokreślonym terminie. A obecna wtedy była radca prawny No i co? 3. Warszawskiej Brygady. Nie zainterweniowała w tym momencie, że Chorąży w ten sposób po prostu się zwraca, używa takich zwrotów, wykonuje czynności tak naprawdę bez protokołu. Nie reagowała na to zupełnie. I nawet podniosła zarzut, że stwierdził, w końcu uznała, że dobrze, będzie protokół, to poprosiłem o oświadczenie na piśmie, że protokół zostanie sporządzony w tym i w tym czasie i przesłany na adres. Aha. To zaczęli się bardzo denerwować, oburzać. Pani ta radczyni stwierdziła, że tu nie potrzeba takiego oświadczenia, bo i w obecności mojego adwokata to jest mówione tutaj, Ale więc nie trzeba. adwokat potem nie może być świadkiem w sądzie, kurde. No ja powiedziałem, że czy ja proszę o coś niezgodnego z prawem, czy to jakieś coś przestępstwo by było? Odpowiedzieli, że nie. No to mówię, to w czym problem? No to później trzymano nas prawie 40 minut na korytarzu brygady i stwierdzono, że dowódca brygady nie może teraz go podpisać, że będzie taki protokół sporządzony. No i mam czekać. No i 15:45, a do 15:30 wojsko jest w pracy. 15:45 jest po godzinach służbowych. Jak byłem w drodze już do Torunia, to dzwoni do mnie, że zaświadczenie jest do odbioru. Ja mówię, panie Chorąży, użył pan terminu bliżej nieokreślonym czasie. Nie wiem, co to oznacza. To jest też, no, niepoważne, tak, w postępowaniu administracyjnym. I pana zachowanie tak naprawdę, no, godzi w powagę tego munduru, tak? Pokrzykiwanie, po prostu próbowanie tak agresywnie za to, że z pełnomocnikiem przyszedłem. To proszę mi teraz to oświadczenie wysłać. Nie będę wysyłał i tak dalej. Ja mówię, to dobrze, to proszę sporządzić rzetelny protokół. I pamiętać, że pan Chorąży mnie wysłuchał. To było 1-4 sierpnia tego roku. Nie pamiętam daty. I no, przypominałem się Chorążemu z tym protokołem. Nawet w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, zadzwoniłem do niego. To stwierdził, że protokołu nie zrobi.
bo nie odebrałem oświadczenia od dowódcy brygady, więc ja podszedłem niepoważnie do dowódcy brygady, więc nie będzie protokołu zrobionego. A przecież ja mówię, psi że... obowiązek sporządzić protokół z czynności. No dokładnie, a ja mówię, że panie horrorze, ale to pan posługuje się terminami w bliżej nieokreślonym czasie, których nie idzie przestrzegać ani nic, tak? No on sobie wymyślił, jakkolwiek... że pan tam będzie siedział, przepraszam za wrażenie, na dupie kilka miesięcy? No chyba w ten sposób, no wie pan, chciał mnie ukarać, tak? No bo to jest horrorze ogólnie, którego się wszyscy boją, bo on zahukać każdego potrafi i tak dalej. No a ja jestem tylko szeregowym, tak? Szeregowym, który postawił się nawet generałowi, tak? I stwierdził, że nie wyślę go i tyle. Ja powiedziałem, czyli mam rozumieć, tak jak panu wcześniej wspomniałem tutaj, że zapoznał mnie pan z aktami i wysłuchał na gębę. On się bardzo zdenerwował i powiedział, że on nie będzie mi mówił, co robił, bo on wie doskonale, co robił i czy może mi w czymś jeszcze pomóc. I powiedziałem, że na chwilę obecną to wszystko i że życzę mu miłego dnia. No i w zastrzeżeniach, w stanowisku do tego postępowania administracyjnego odniosła się kancelaria właśnie ta adwokacka Łukasz Reszke i oni zajmują się właśnie też sprawami gospodarczymi i tak dalej, wspieraniem żołnierzy też i innych funkcjonariuszy i podnieśli brak podstaw prawnych nawet do tego. Cały czas czekamy na odpowiedź, co będzie z tym postępowaniem. A że po prostu pan generał, powiem wprost, bardzo dziwnie się zachowuje, bo od kwietnia tego roku... A pan generał jakie ma nazwisko? Generał 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, pan generał Koiło, Sławomir, brygady, do dnia dzisiejszego nie odpisał mi od kwietnia na moją skargę. Panie generale, to ja apeluję, żeby... Bo skończmy to powoli. Panie generale, ja zakładam, że to nie jest wina pana generała, zakładam, że pan generał jest bardzo w porządku człowiekiem, tylko zakładam, że jak każdy człowiek na wysokim stanowisku, a pan generał zarządza wieloma tysiącami ludźmi, po prostu ktoś w pana otoczeniu panu tego maila nie przesłał. Więc taka prośba do pana generała. Pan powie swoim, bardzo ładnie proszę, jako cywil, pan powie swoim współpracownikom podkomendnym, żeby znaleźli ten mail i jakby pan generał był uprzejmy się z nim zapoznać, ewentualnie wyznaczyć kogoś do odpowiedzi, tylko nie tego chorążego, co to tam, już nawet ja sobie nanotowałem ilość dużą nieprawidłowości, że się tak wyrażę, tylko takiego kogoś kompetentnego. Panie generale, pan zobaczy. Młody człowiek, kumaty, bardzo, bardzo spójnie, jasno się wyraża. To jest dobry nabytek na żołnierza. Panie generale, wam brakuje ludzi w wojsku. A co, takiego młodego człowieka odpuścicie? Panie generale, wy chcecie, żeby młodzi ludzie szli do wojska. A jaki teraz idzie przekaz do wojska, że wojsko to jest fajne na defiladach, wojsko to jest fajne w telewizji, a jak przyjdzie co do czego, to wojsko może ukrzywdzić swojego, a potem żądać, żeby położył uszy po sobie i cierpiał w samotności, spokoju i na swój koszt. Bo wy gadacie, że nie zostawiacie swoich, że zawsze swoich wspieracie, tylko że jak przychodzi co do czego, to te wsparcie jest bezobjawowe. No co to się dzieje? Panie generale, ja apeluję do pana generała. Jak to jest warszawska jednostka, to mam niedaleko. Ja jestem skłonny nawet podjechać do pana generała z ekipą telewizyjną i sobie nagramy materiał, że pan generał pomógł temu młodemu człowiekowi, dobra? Ja to rzucam, to jest taka moja propozycja do pana generała. Jak pan generał młodemu człowiekowi pomoże, to ja przyjadę do pana generała i nagłośnie, jak pan generał temu młodemu człowiekowi pomógł. Siądziemy sobie, nakręcimy sobie wywiad i pan generał opowie, jak fajnie się pan zachował względem tego młodego człowieka. Bądźmy pozytywni. Taki apel mój do pana generała. Bo ja zakładam, że pan jest w porządku kolesiem. O takim. A to jest młody człowiek i on potrzebuje pomocy i pan może mu pomóc. To pan mu pomoże, taki mój apel. A ja zadbam o to, żeby pół Polski o tym wiedziało, jakim pan jest wdechę człowiekiem. Taka moja propozycja. Prośba uniżona zwykłego cywila. Panie generale, proszę. A panu bardzo serdecznie dziękuję, że pan poświęcił tyle czasu na tą rozmowę. Ja bym też chciał jeszcze dodać, że... Proszę, proszę.
Generał od maja dopiero do lipca, kiedy wysłałem pismo, czy przekazał moje pismo do ministra obrony narodowej, tą skargę, to dopiero po moim piśmie w dniu 11 lipca od połowy maja przekazano dopiero moje pismo do ministra obrony narodowej. Zostało zblokowane. Generał zblokował moje pismo, gdzie prosiłem o pomoc ministra obrony narodowej. A ja pozwolę sobie mimo wszystko zrobić założenie, że pan generał nic o tym nie wie i że pan generał po tym filmie się dowie i pan generał po tym filmie tak zrobi, że będzie dobrze. A jak nie, no to jakby to powiedzieć, panie Kosiniaku Kamyszu, został pan publicznie poinformowany, co się dzieje. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Bardzo I mi przykro chciałbym mi. złożyć gratulacje mojemu dowódcy drużyny, że po zmiażdżeniu mojej dłoni otrzymał awans na sierżanta. Wie pan co? Rzadko kiedy nie wiem, co powiedzieć. Naprawdę, to nie jest u mnie częste. Musiało to się wiązać z szóstką opinii w zeszłym roku, ponieważ w 22 dostał awans na plutonowego w listopadzie, w 23 dostał awans na sierżanta, czyli musiał mieć szóstkę z opinii. Jak to dobrze, że jestem cywilem. Strasznie mi przykro, że to pana spotkało. Zrobimy, co możemy, żeby zniwelować skutki i żeby już przestali się nad panem znęcać. Dziękuję. Dziękuję, widzowie, jeśli dotrwaliście do końca. Jeśli dotrwaliście do końca, to nie wiem, proszę, żeby wiedział, że dotrwaliście do końca, nie wiem, napiszcie pilot. O, pilot RGB, to będę wiedział, że dotrwaliście do końca. Tak mi się z pilotem skojarzyło. No nie mam pilota do dźwigu, mam pilot RGB. I tam zwróćcie uwagę, w pierwszej linii opisu jest link do tej zrzutki. No i wysyłajcie, gdzie możecie. Do polityków wysyłajcie, do medialnych wojskowych wysyłajcie. Zakładam, że już kilku się na ten temat wypowiedziało, bo jak tylko zmontuję ten materiał, to ja też będę wysyłał do tych, których znam. I to, że się tak wyrażę, ze wszystkich stron. Zobaczymy, który odpowie, który nie odpowie, bo odpowiedzieć wypada. Dziękuję widzowie, dziękuję panu. Dziękuję.